Idziemy zobaczyć następną plażę, też dziką. Nie rozpędza się tak. Grażynka, musisz hamować. Orła wywinęła, gdyby się potknęła. No. Wszystkie próby nalezienia takiej dzikiej plaży wiążą się z tym, że straszny wysiłek, bo jest ostro pod górę. Ale cóż, żeby miło spędzać czas, trzeba się pierwszy poświęcić. Następna próba. To jest dzisiaj chyba czwarta czy piąta. Próbujemy znaleźć plażę takiej dzikiej dla nas. Teraz tak, pytanie, czy tam, czy tu w dół? Ale chyba tu w dół. Plaża. Można też jeszcze tam pójść, w tą stronę. Tu ścieżka jest. Ach, jest znaczenia. Może tam co plaża będzie. W każdym razie jest plaża malutka, taka naprawdę bardzo mała, ale bardzo fajna. Jeżeli będzie miejsce do zaparkowania jutro tam, gdzie stanąłem, to tu przyjdziemy. Wycieczka na szczyt, ale ładne widoki, zobacz. No coś świże, no. Nie chciałeś wjechać do końca, no. Droga popękana i szybałaś, ty. Co, no maniota wjeżdżają. Ale stromo jest, co? Ładnie miasto widać. Pięknie. Nie ma na plaży tylko leżenie, trzeba aktywny być. Pięknie widoki. Piękne widoki. Coraz wyżej. Stare miasto Podaka. Tu jest wysokość 1470, z tego co dobrze pamiętam. O, są te ruiny. Tak, muru obronnego. A, tu się wchodzi. Nie wiem. Tu się wchodzi, tu jest furtka. O, następny kotek mały. Tak, nie bierz go w ręce. Jak się ugryzie? Co? Jak się ugryzie? No, a matka przyleci. Pamiętasz Worybiciu? Chyba, że nie można wyjść na wieżę. Widoki zobaczyć. To jest opuszczone miasto, jakieś stare. Czy można dojść do tych murów? Można, bo tam jakiś znak jest. A tu co tu jest? Tu jest kapliczka jakaś. Tam jest, tam są mury jakieś, tam ani ścieżki są. Ale... ole widoki, o kurde, nieziemsko, nieziemsko,
Po prostu kosmos. Tu są ruiny normalnie zamku tego miasta. Piękne widoki. Tam miasteczko całe. Nasza ulica tam jest, tamta chyba, z tego co się orientuję. Albo ta tutaj. Nie pamiętam. Nie wiem, czy będzie widać, jaki to stromo jest. Ten kawałek podjęliśmy pieszo, dlatego, bo nie widzieliśmy, czy tam na górze jest jakiś parking. Aczkolwiek jest, tam można samochodem spokojnie wjechać. Ale no, pieszo też ludzie wchodzili. No ale jest naprawdę stromo. Jest naprawdę stromo, to muszę powiedzieć, bo jak teraz schodzimy, to można z klapek wyskoczyć. Tego nie widać tego na pewno na kamerze, ten kąt, ale jest. Ale panorama jest ładna. Tak, te oliwki, które nie było widać, tam na górze było widać. Powinnaś zrobić. Mamy taki mały zygzak. Jesteśmy na balkonie. Drzwi na balkon są zatrzaśnięte, bo się zatrzasnęły. Wejście od drugiej strony. Z tej, jak i z tej strony. No i teraz pytanie. Jak takie drzwi balkonowe, tarasowe, otworzyć? Nikt nam nie otworzy też z klucza zapasowego od drugiej strony, bo jest klucz w zamku. A klucz jest w zamku i jest przekręcony zamek. Także zostaliśmy uwięzieni na balkonie dzięki wspaniałomyślnej małżonce, która zatrzasnęła nas. I tak oto sposobem mamy następny tydzień czasu spędzamy na balkonie. Ogranicz jedzenie. Już zjedliście? Zjedli wszystko. Mam jeszcze gumę. Nie no, teraz się zesram ze śmiechu chyba. Także w tym momencie nie wiem, co teraz zrobić. Zaraz będę kombinował te drzwi otworzyć jakoś. Nie wiem, czy się uda. W kieszeni mam tylko ściereczkę. Nie wiem co. Zobaczymy, jak to się potoczy. Powiem wam później. Powiem wam, że sytuacja opanowała. No, otworzyłem tylne drzwi. Z tyłu jest taki zamek. Jego się naciska w dół albo w górę, żeby otworzyć. Jest taki haczyk. Tam mnie podkusiło, że wziąłem etui z telefonu. Fakt, że zniszczyłem etui, jest pognieciony, ale udało się otworzyć. Podważyłem tutaj tej strony i wcisnąłem tą zapadkę w dół i przez to się otworzyło. Całe szczęście, że tylko jest jeden rygiel z tej strony, a nie z drugiej. Bo tak to za cholerę byśmy nie otworzyli tych drzwi. Tak to wygląda. Także cieszę się niezmiernie, że się udało, bo naprawdę byłem pełen obaw, co dalej, co my zrobimy. Ale no przygoda to przygoda, no nie ma co. No. Myślałem, że zakończymy dzień swobodnie, a tutaj jednak takie oto niespodzianki. No, karta jedna zniszczona, bo próbowałem kartą, ale jednak etui twardsze, poszło etui, nic nie mamy. Mam tylko spodenki na sobie, klapki, nic więcej. Nie miałbym nawet czym otworzyć, no. Ręce podważałem. Ale rękoma ciężka sprawa, no ale udało się, na szczęście udało się otworzyć, dobra, jesteśmy uratowani.